dziesięć najbardziej kontrowersyjnych nagród Nobla materiał opracowany na podstawie focus.pl Barack Obama, amerykański polityk, 44. prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 2005-2008, senator stanu Illinois, zwycięzca wyborów prezydenckich w 2008 i 2012 roku. Człowiek roku tygodnika Time jest laureatem pokojowej nagrody Nobla za rok 2009 za wysiłki w celu ograniczenia arsenałów nuklearnych i pracę na rzecz pokoju na świecie. Problem jednak jest taki, że jego działania na rzecz pokoju były krytykowane przez wielu przedstawicieli światowej polityki. To właśnie za kadencji Baracka Obamy nastąpiły kryzysy w Libii i Syrii, a do tego wprowadzono działalność dronów, których błędy kosztowały życie wielu cywilów. Enrico Fermi, włoski fizyk, teoretyk, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki w roku 1938 za wytworzenie w reakcjach z neutronami nowych pierwiastków promieniotwórczych był współtwórcą pierwszego na świecie reaktora jądrowego i bomby atomowej. Właśnie za te badania mające na celu odkrycie nowych substancji promieniotwórczych i odkrycie selektywnego działania spowolnionych neutronów Fermi otrzymał w 1938 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Przeoczył jednakże zjawisko o wielkim znaczeniu. Podczas systematycznych prób napromieniowywania różnych pierwiastków Fermi jego koledzy zbudowali spowolnionymi neutronami również uran, nieuchronnie doprowadzający Prowadziło to do rozszczepienia jądrowego, ale Fermi uważał, że doszło do powstania pierwiastków transuranowych i w przemówieniu z okazji odebrania Nagrody Nobla nawiązał do rzekomego wyprodukowania przez siebie pierwiastków o liczbach atomowych 93 i 94, które nazwał osonium i. Hesperium. Tymczasem już w 1938 roku Otto Hahn i Liz Meitner jako pierwsi zdali sobie sprawę, że w tego rodzaju reakcjach dochodzi do rozszczepiania jądra atomowego. Krótko mówiąc, dostał Nobla za odkrycie dwóch pierwiastków, ale okazało się, że ich nie odkrył, tylko myślał, że je odkrył. Maria Skłodowska Curie, polska fizyczka i chemiczka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla w 1903-1911 roku. Nagrodą Nobla została wyróżniona po raz pierwszy z fizyki wraz z mężem za badania nad odkrytym zjawiskiem promieniotwórczości. Po raz drugi została nagrodzona w 1911 roku z Chemii za odkrycie polonu i radu, wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwórczych. Należy do grona jedynie czterech osób, które otrzymały nagrodę Nobla więcej niż raz. Wśród nich jest jedną z dwóch, które otrzymały nagrody w różnych dyscyplinach, i w tej czwórce jest też jedyną kobietą oraz jedynym uczonym uhonorowanym w dwóch różnych naukach przyrodniczych. Co budziło kontrowersję? Otóż po śmierci męża Kiry wdała się w romans z naukowcem Langwinem. I to pod tym kątem padały zarzuty, że nagroda została przyznana po znajomości, co jest oczywiście nieprawdą. Otto Han niemiecki fizyko-chemik laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1944 roku za pracę nad rozszczepieniem jądra atomu. Jest często uważany za ojca współczesnej technologii jądrowej. W 1913 roku jego współpracownicą została austriacka fizyk Lise Meitner, z którą Han badał zjawisko rozszczepiania jądra atomowych. Za to dostał Nobla, ale jego współpracownicę, która była Żydówką, już pominięto. Dodatkowo Hahn był podejrzewany o pracę nad konstrukcją niemieckiego reaktora jądrowego oraz bomby atomowej Fritz Haber Chemik, niemiecki pochodzenia żydowskiego, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1918 roku za syntezę amoniaku i azotu i wodoru. To osiągnięcie jest jak najbardziej uważane za słuszne i zasługuje za to na nagrodę, ale miał na swoim koncie dużo więcej wynalazków, za które był potępiany. Haber na zlecenie niemieckiego sztabu generalnego rozpoczął pracę nad wykorzystaniem chemii na potrzeby armii w I wojnie światowej. Traktował on swoją pracę jako patriotyczny obowiązek. Mówił, że nauka w czasie pokoju należy do całego świata. W czasie wojny musi służyć państwu. Mówił swoim współpracownikom, że jeśli uda się szybko pokonać wrogów Niemiec, konflikt pochłoni mniej ofiar. Zaangażowanie Habera w produkcję gazów bojowych doprowadziło do samobójstwa jego żonę, która nie mogła znieść obciążenia psychicznego związanego z przyczynianiem się jej męża do śmierci żołnierzy. Ponadto wynalazł on cyklon B. Pamiętajcie, że był Żydem, a cyklon B jako środek do zabijania ludzi Ludzi, odkryto co prawda przypadkiem. Stosowano go do zabijania wszy, a dopiero później zaczęto wykorzystywać go w obozach koncentracyjnych. 4 kg cyklonu były w stanie zabić około 1000 ludzi. Kilogram cyklonu kosztował około 5 marek niemieckich. Po wojnie jeden z uczonych Habera, Bruno też, szef przedsiębiorstwa sprzedającego go do obozu, został skazany na śmierć. Udowodniono mu, że wiedział o przeznaczeniu gazu. Henry. Que sangar. amerykański polityk i dyplomata, profesor nauk politycznych, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego oraz sekretarz stanu podczas prezydentury Richarda Nixona oraz Geralda Forda. Za swój wkład podczas negocjacji w czasie konfliktu w Wietnamie otrzymał w 1973 roku pokojową Nagrodę Nobla. Człowiek roku Time w 1972, tak przy okazji, Nagroda Nobla za negocjacje w Wietnamie. No i fakt, negocjacje były lecz nieskuteczne, a przynajmniej nie tak skuteczne jak to się może wydawać. Dodatkowo jest on osobiście odpowiedzialny za zbombardowanie Kambodży i dopuszczenie do władzy Augusta Pinocheta. Antonio Egas Moniz Portugalski neurolog i polityk laureat Nagrody Nobla za odkrycie terapeutycznej wartości lobotomii w pewnych psychozach. W latach międzywojennych Moniz wymyślił metodę leczenia chorych psychicznie nazwaną leukotomią przedczołową. Zabieg ze względu na prostotę i piorunujące efekty stał się popularny. Już w połowie lat 50. pojawiły się pierwsze leki psychotropowe, które bez ingerencji chirurgicznej pozwoliły skutecznie leczyć choroby psychicznie, a z czasem lobotomię zaczęto postrzegać jako barbarzyństwo. Egas Moniz został kandydatem do odebrania Nagrody Nobla. Mimo protestów, instytut. Karolinska odmówił pozbawienia Monisa tytułu laureata nagrody. Cordel Hall, amerykański polityk, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Swoją politykę koncentrował na tworzeniu dobrych stosunków z państwami Ameryki Południowej i nie dostrzegał oznak narastającego kryzysu na Dalekim Wschodzie. Zdekceważył również doniesienia ambasadora o japońskich przygotowaniach do wojny. W 1941 roku prowadził bez efektu rokowania z Japonią. Za chęć utworzenia ONZ dostał Nobla. Przysłoniło to fakt, że w połowie 1939 roku przyczynił się do niechlubnego odesłania do Europy płynącego z Hamburga statku St. Louis. z Disko tysiącem żydowskich uciekinierów na pokładzie, wielu z nich zginęło potem w holokauście. Haser Arafat. Polityk palestyński i przywódca tamtejszego ruchu wyzwoleńczego. Jeden z najbardziej znanych i kontrowersyjnych polityków arabskich na świecie. W 1956 roku wziął udział w wojnie sueskiej. W 1957 roku wyjechał do Kuwejtu, gdzie pracował jako inżynier. W 1958 roku założył al-Fatah. W 1982 roku w wyniku wojny libańskiej opuścił Liban i założył nową kwaterę Organizacji Wyzwolenia Palestyny w Tunizie. W 1988 roku ogłosił utworzenie Państwa Palestyńskiego i powołał rząd emigracyjny. W 1989 roku, wybrany przez emigracyjny parlament na prezydenta, na przełomie lat 80. i 90. rozpoczął rozmowy pokojowe z Izraelem. Porozumienie zawarte w ostro w 1993 roku dały początek autonomii palestyńskiej w Gazie i na zachodnim brzegu. W uznaniu prowadzonych przez niego rozmów pokojowych otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. I okej, okay, to mu się należało, ale był to krok bardzo kontrowersyjny, gdyż wcześniej współpracował z terrorystami. Julius Wagner Jurek, austriacki lekarz, psychiatra, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny, pierwsze prace dotyczące wpływów stanów gorączkowych na niektóre psychodzy, ogłosił w 1887 roku. Zalecał zarażanie chorych malarią uzyskując pozytywne metody leczenia w porażeniach postępujących i w jądach rdzenia. Prowadził także badania nad innymi chorobami, m.in. kretinizmem i obrzękiem śluzowatym. Za odkrycie terapeutycznego znaczenia wstrzykiwania malarii przy walce ze kiłą układu nerwowego został wyróżniony w 1927 roku Nagrodą Nobla, a później poparł sobie nazizm. Ogólnie był bardzo za to krytykowany, ponieważ kiedy ktoś był chory na kiłę, on wstrzykiwał malarię i faktycznie tym samym leczył kiłę, ale ta osoba później umierała na malarię. Także niewiele to dawało. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na kanały Światowa Historia oraz Drama TV. Trzymajcie się. Cześć.